Cześć kochani, dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie wraz z Tulą. Witamy, witamy, jesteśmy dalej w Dziwnowie, w Dziwnowie. Kochani, lecimy do domu, bo my jesteśmy cały czas w barze, wiecie, nagrywamy jeden po drugim. Tak. Lecimy do domu z dziewczynami, pyku pyku, bo chcemy kupić pluskwy. Większy zapas pluskiew. Tak. I do biblioteki, słuchajcie, idź, bo tam są naukowcy, a ich też musimy podsłuchiwać. Ty zostaw już tą babkę, idź też. I tam też jakieś chyba archiwa są i mi się wydaje, że tam też będzie można coś... Tak, tam było coś napisane właśnie a propos tych, tych, że jakieś archiwa, coś tam, tego jest. Teraz... Jezu, jak tu jest fajnie, Gosia, fajnie. Na tej... Ty. Klimat jest fajny. Jeszcze mi tu brakuje, Asia, wiesz... Czego? Wiesz, czego? Czego? On mi tu przyszedł, no wiochy, nie? No wiochy! Kurde, ja, słuchajcie, ja dostałam powiadomienie... Mamy plany na serię, słuchajcie! Tak, my mamy plany na serię, chciałyśmy wam powiedzieć. Jak wyjdzie coś z wiochą, to mamy plany na zarąbistą serię, także szykujcie się. Tak, tylko że muszą nam dać te wiochy. Tak, muszą nam to dać. Ja mówię wam, ja dostałam wiadomość na telefon, że coś, wiecie, The Sims 4 Polska, coś tam, The Sims Polska, przepraszam, coś tam dodało. I mówię, Jezu, wiocha, żeby była wiocha, nie? No. I tak wchodzę... Mówię, kuźwa, zombie. Też tak jak ty pomyślałam, no. Co, nie? Mówię, co to jest zombie, nie? Mhm. No. Ale ja myślę, że może być zombie, że to już idzie w kierunku zombie, te takie dziwne ruchy. A właśnie, bo tam były też takie spekulacje, widziałam w komentarzach, że kurde, że można teraz w 3 osoby robić selfie, takie, znaczy selfie, wiecie, zdjęcie, że w 3 osoby, ale nie, słuchajcie, to chyba tak było zmontowane, bo nie da się. Bo ja... Ja to, słuchajcie, tu sprawdzałam zaraz, pierwsze co, i gdzie się robi zdjęcie, Kosia? Zrób zdjęcie z... no i tylko możemy, widzicie, tą jedną osobę wziąć, A możemy zrobić sobie zdjęcie. Zróbmy sobie. One się dobrze czują, to idziemy zaraz do biblioteki. On 20. Ta niech się wysika jeszcze też, bo ta się wysikała przed chwilą. To co? Niech zrobią sobie w tych kacholach śmiesznych. No. Czekajcie. I mi pomysły. O, mega. Ej, fajnie, że są różne, co nie? Fajnie. Zrobię 5, bo to... A, tak. Dobra. Zostaw. Któraś chciała siku, ty chciałaś siku. To znaczy nie tak bardzo, ale dobra, siknij se przed tym wyjściem. Musimy tą lampkę w końcu pomniejszyć. Lecimy do tej biblioteki. Tak. Ona jest gdzieś... Tu w sumie są 2 miejsca. Gosia, tu ten samolot, tu jakiś... Tak, to też... Kahil mieszka. Też jeszcze do wczajnia. Teraz może te dowody by... pozbierała, żeby, kurczę, poszło nam dalej w tym. Tak, tak, tak. Właśnie chciałam jeszcze tu powiedzieć, bo tu takie rodzinki, słuchajcie, mieszkają, jakaś Roosevelt, czy jak to tam, rodzina elektryczna, chciałam powiedzieć. Eklektyczna. A ja elektryczna. Rodzina eklektyczna. No. Ej, to jest ta laska w środku, to jest ta z tego gościa, z tego zwiastuna, nie? Tak, że niby tak, ta przyjaciółka tej powykręcanej, co nam tam non-stop łazi, co z tym ciastem przyszła. Mhm. I tu nikogo nie mamy. A tu są jakieś 2 fajne jeszcze miejscóweczki takie, słuchaj, wolne. Dobra, ale my... Na pewno. No, na pewno. Tak, bo my chcemy tylko tutaj, słuchajcie, prowadzić tę serię. Tylko w Dziwnowie. A ten bieg, to co to jest? No to jest plaza, nie? Taka, wiesz. Dobra, my tu. Tak. Malusio tu jest, nie? Tylko Malusio. Ale bo tu się bardziej skupia właśnie to wszystko wokół tego... No ale też nie zapominajmy, że to jest pakiet, tak? Tak, ale to się też, wiesz, wszystko skupia wokół tego laboratorium, nie? No. Wiesz, co mi się podoba? Że fajne jest to, chociaż podejrzewamy z Gosią, że to będzie na raz taka, wiecie, rozgrywka, ale tak jak z dżunglą, fajne jest to, że w tych pakietach właśnie oni nam wprowadzają coś takiego, że mamy jakieś zadania do zrobienia, jak było z dżunglą, jak właśnie jest teraz. To jest takie fajne, to jest bardzo fajne. Pomimo tego, że to jest tak na raz, nie? No powiedzmy, no. No i tu mamy niby... Jako dodatek trzeba to traktować, jakby już nie było. O! Tak. Jako pakiet, nie? Nie jako dodatek. Tak, ale mi chodzi, że jako dodatek do gry, w sensie tak. No, dokładnie. No nikt nie gra, tylko powiedzmy... Wiadomo, że jak wyjdzie, to tak, pewnie każdy się na tym skupia, ale jak ktoś ma normalną rozgrywkę, no to jak korzysta z wielu tych, wiesz, dodatków, pakietów i tak dalej, no to trochę inaczej to wygląda, no, nie? Słuchajcie, no ja z moją teamką z Wiri już bym tu nie przyszła, nie? No bo to w ogóle mi nie pasuje na przykład do mojej rozgrywki takiej prywatnej, żeby... No bo co, ja bym ją musiała tu przeprowadzić po prostu i... No tak. No bo to takie by się, no bez sensu, nie? Żeby ona tutaj te dowody zbierała. Ej, a oni tak łażą też w innych miastach, czy tylko tutaj? W tych kaskach i tak dalej? No i to. A to tak nie wiem, nie mam pojęcia, nie sprawdzę. Nie, Kosia, ja tu na chwilę, no wiesz, tak byłam. Meduza przyszła. Przyszła meduza, no. Ej, tutaj trzeba zobaczyć, są tu jacyś ci... Miłośnik teorii spiskowej tu jest. Naukowcy. Miłośnik... Ej, bo oni mają ten ubiór taki. No, a kliknij, co tam można z nimi.
Ulotka promocyjna. Twoje rury się zatkały. Zadzwoń do hydraulików pod przykrywką. Czekajcie. Pod przykrywką i zamów darmową inspekcję. Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę. Nawet wtedy, gdy nie macie w domu. Nasze furgonetki są wyposażone w najnowszą technologię i hydrauliki satelitarne. Co? No to był hydraulik? Słuchajcie, w pierwszym odcinku to był hydraulik? No a tak. Tu wycinek z nowej gazety. Nowa era dla Strangerville. Wewnątrz krateru powstaje zaawansowana technologicznie supernaukowa placówka. Mieszkańcy nie mogą się doczekać modernizacji miasta, ale aura tajemnicy otaczająca projekt niepokoi wiele osób. Fajne jest to, że my się tu mamy takie wyrywkowe te informacje, ale można sobie to posklejać, można się dowiadywać, nie? Knuć różne teorie spiskowe. Patrz, jeszcze taki kolor jest, Gosia. Miedziany. No. Dziewczyny, czy to wszystko, czy wy jeszcze możecie coś tu się dowiedzieć z tego? I powiedzcie wy mi... Zdjęcie... Nie, to im nic tu, Gosia, nie ten, nie przybywa. Nie? Ale tam było, że tutaj mają poszukać. No było, i nie. Chyba, ale że nie znalazł. Był jakiś naukowiec i trzeba by mu pluskwę założyć. Tak. Widziałam, że szła jakaś, o! Która ma pluskwy? Aha, dobrze, żeśmy kupiły, nie? No, super. Tup, tup, tup. Ej, właśnie, da się chyba. Złaś. Nie wiem, czy się da zresztą. Zamów? No, spróbuj. Nie da się chyba. Wiesz co, pluskwy chyba u tego można tylko kupić. Gdzie my jesteśmy? Czy tu budce jest gdzieś ta budka? Bo my jesteśmy tak tutaj na tym środku, Gosia. A budka jest tutaj. No, to trzeba by podejść. No to chodź, ty tutaj. No. Kup bibeloty? To było w bibelotach? Chyba tak. W sekretnym? Nie, w sekretne tam cały czas. Bibeloty, ten, bibeloty, dobra. Kiedy Pola kartkuje książkę, coś z niej wypada. Dziwne schematy! Da czyli się, jednak da się coś znaleźć. To niech jeszcze szuka, słuchaj. Daje, niech szuka, ta niech kupi w tym czasie ten. Mhm. Chodź tutaj. Przeszukaj, Arifastra. No. No ona już ma 10. 10, bardzo dobrze. Historie przekazywane przez rdzennych mieszkańców regionu opowiadają o oślepiającym fioletowym rozbłysku na niebie, po którym nastąpiła potężna eksplozja. Wierzą oni, że tak właśnie powstał krater w Dziwnowie. Idzie połamano. No. Idzie połamano. Jezu, jak to wygląda strasznie. Dobra, kupię za 4. No, kupię. Ej, ale to jest tanio. No, to spoko, to możesz więcej. Kupię 10. Mhm. I wróć tam do tej biblioteki. Gdzie tu nie, od razu tu spróbuję założyć. Pozakładamy im podsłuchy. Tak. No dobra, zabawne powitanie. A może szereg osobliwości. Zabawne. A ta? Umieść pluskwę od razu mogę. Tak. No dobra. A to nie jest ta, co była w barze? Ej, to jest ta fioletowa, co ona nam niewidzialna się zrobiła chyba, Gosia. A, w pewnym tak momencie. I ona z nią... Tak. I ona tak, chyba tak z nią gadała, nie? Tak. Mhm. Wycinek ze starej gazety. W Strangeville pojawiła się wojsko. Mieszkańcy są zadowoleni z nowej bazy w pobliżu krateru. Rada miejska z radością wita nowe miejsca pracy w mieście zmagającym się z trudnościami. No, słuchajcie, taka historia, że oni się tu cieszyli, nie? Że tu, wiecie, jakaś baza wojskowa powstała i że jakieś laboratorium, bo to dało pracę ludziom. No, a później coś się tu dziwnego zaczęło dziać. No, normalne. Tak. Chodź tu, kochana, bo ty już przestałaś. Weź tu jeszcze przeszukuj. A co ty do pracy? Ona ćwiczyć ma. Byśmy musiały jeszcze coś z nią... Nie wiem, czy jogging by się nie zaliczył do ćwiczeń? Nie wiem. Nie, co pójdziemy najwyżej na siłownię jeszcze tam, żeby ćwiczyć. Rzeczywiście coś by nam się przydało, ale ćwiczyć to chyba musi na tym, na atlasie, Gosia. Tak mówisz? Czekaj. I założyła jej tą pluskwę? A nie, bo nie, bo ta poszła, a ty umieść pluskwę tutaj, no a właśnie. Tu... Nie da się tego. Myślałam, że się da podświetlić, co ona ma. Wiesz, że się. Dobra. I pyk. Ech, kurde. Nie zdążyłam. No, zdążyłaś. Zdążyłam zrobić fotkę, jak się podkłada. Dobra, czyli nie ma tu jeszcze kogoś? Kurde, wydaje mi się, że była, ale to było, była ta fioletowa. Tu jest, czekaj. Umieścimy. Tak, w strażnicy pojawia się wojsko. Dobra, to jest to samo. Nie wiem, czy ona jeszcze coś znajdzie, bo tu coś jej wypadło. Patrz, ile ona książek już po prostu przejrzała. Ale to nie wygląda. Jeszcze raz jej daj, zobaczymy. Tak, to będzie ostatnio, ale już. A ta niech podłoży tę pluskwę. I ten. I w sumie możemy iść jeszcze właśnie z nią poćwiczyć. Tak.
Założone, założone. No i trzeba oczywiście odsłuchać, bo to na te pulsują te plecy. Ale chyba nasza Pola, bo ona chyba ma te wszystkie te... Pokaż, a właśnie przełóż do jednej. Tola coś ma w ogóle? Ta ma 10. Ej, to przełóż jeszcze, bo kurczę, bo to musi być 15, co nie? No, no tak, ale one potrzebują, wiesz... No ja wiem, no ale no, mówiłyśmy, że no. Dobra. Dobra, dziewczyny, to ty... Myślę, obojętnie tam, która, tylko po prostu, żeby jedna zbierała, no nie? Dobra. List do redaktora. Twierdzą, że są tutaj, żeby nam pomóc, ale krater otacza teraz drut kolczasty. Co próbują ukryć? Czy nikt nie widzi, co się tutaj dzieje? Jesteście jak owce idące na rzeź, a poza tym polecam sklep z bibelotami w pobliżu starego osiedla Przyczep. Osiedle Przyczep, tak to się nazywa. Mają świetne koszulki i plakaty dla wtajemniczonych. Okej. Dobra, słuchajcie, lecimy na siłownię. Lecimy na siłkę. Specjalnie ją pod nosem sobie tam postawiłyśmy. O. Bo my chcemy najpierw zainwestować w łóżka. Gosia, właśnie ile mamy kasy? Starczy nam tam na jakieś wyrko już? Chyba nie jeszcze. Nie, no co ty, my nie mamy nawet 2000. A no tak. Dobra. Kochana, ćwiczyć. Proszę bardzo. Myślisz, ćwiczenia. Że to myślę, że to na tym ma, bo... Chociaż tu też są ćwiczenia. No. Nie, to ja wolę tu, żebyś szła, bo będziesz za bardzo umięśniona. Ćwicz razem zrób może, Asia, bo pewnie też będzie Tola potrzebowała. Ćwicz razem, chodź. A ta sobie poszła tu. A, w sumie to ale jest... już jej zagnałam, to wiesz, to ona już pójdzie, nie? A się zakręciła? No, kręciołka zrobiła. Ja myślę, że im się przyda właśnie to, bo one będą chyba potrzebować sprawności fizycznej do tej kariery, nie? Mhm. A, to bez zaczęte. Dopiero zaczęte, ale jest okej, okay. Spoko. No to niech ćwiczą dziewczyny. No dobrze, ta i tak poleciała, słuchajcie, Tola do tego worka, bo ona... Sobie tutaj. Lecimy do domu, moi drodzy, lecimy do domu, ogarniemy, słuchajcie, tutaj dziewczyny, jakiś prysznic, coś zjedzą i przesłuchamy te nagrania, które tam... Znaczy, nagrania, plus, Boże, to są te, będziemy podsłuchiwać, nie, ich tak, teraz, tak. No. Tola spotka się z tobą na miejscu, super. Super. Okej. Okay. Moja kochana, skorzystaj, weź sobie prysznic i weź sobie resztki jak najbardziej. Ty sobie weź od razu resztki. To jest jakaś woda, czekajcie, ja to wywalę. Dobra. Nie wywaliłaś? Nie wywaliłam, to patrz. No, dobra. I teraz tak. Sprzedaj może faktycznie to do tego rzeźbienia, bo teraz tego nie potrzebujemy. I od razu zmienię tą lampę i zobaczymy ile tej kasy, bo... wiesz... Na te łóżka, patrz, 6 stów za to mamy aż. No. Dużo nie. Czemu teraz tego nie postawię? Oj, no właśnie. To dziwne. Dobre, nie? No okej. Okay. Ej, ale to teraz tak, patrz Gosia, co się z tym będzie robić, patrz. Jest magiczna lampa. Słuchajcie, zmniejszona. Tak. Bąbelkuje. Właśnie, łóżka miałyśmy sprawdzić. Tak. Czekajcie chwilę, bo my chcemy właśnie tutaj łóżeczka jeszcze dziewczynom ogarnąć. Co by im tu dać? Dobra, słuchajcie, na razie możemy se... darować. Możemy zapomnieć. Tak. Idziemy do pracy? Ej, piąta jest rano, no bo one ten. Szef był zadowolony, dobra. Słuchaj, to dzisiaj pośle Tole, a z Polą zostaniemy. Bo ona odsłucha. Dobry pas. A zobaczymy, mam podlane. Ty, ale ty mi powiedz, oni mają te podsłuchy tam dane i teraz co, ja tutaj tylko klikam. Podsłuchuj. Wow, patrz ile my mamy osób do podsłuchania. Dobra, ty lecisz do... No dobra, niech dziewczyny sobie tu chwilę porozmawiają jeszcze. No czy mam te rośliny podlane, bo jestem ciekawa, co z nich wyrośnie. Ja myślę, że wyrośnie to, co tu jest w okolicy. Tak? Mhm. Że to wyrosną te bulwy takie, co tu są. Słuchajcie. Mi się wydaje. Tak? Te jajka? Mhm, tak. Ale mi się wydaje, że gdzieś czytałam, że one coś tam, coś z nich, że będzie. To nie wiem. Ale no nie wiem. Zobaczymy. Aha, poszła się zdrzemnie. No dobra, niech ona się zdrzemni jeszcze. Ty podlejesz, tak, to... 10 minut. No, to ty. 10 minut drzemki, Kosia? No ja wiem. Tak by ci powiedział, niektóre osoby by ci powiedziały, że to jak normalnie, wiesz, cała noc. Wyspana. No. No. Po raz wystarczy 15 minut. No też tak słyszałam. Nie, w ogóle jest coś takiego, że niektórzy tak śpią po kilkanaście na przykład, nie? W ciągu doby po kilkanaście ten minut. Nie wiem, ja bym tak nie potrafiła. No dobra, dawaj. O, ej, chciałam ją zobaczyć też. A, dobra. Poszła.
ale to jeszcze spoko. Jeszcze pójdzie. Ty, moja droga, nie do łóżeczka, tylko ty tu będziesz podsłuchiwać. Tak. A dlaczego masz... teraz? A, bo to każda ma inną... chwila. Tamte... No bo to tamta zakładała przecież. Ej, to będziemy miały 5 tych. No. Dodatkowo. Tak, powinnyśmy. Dawaj, zobaczymy. A ta te... no dobra, jedziemy. No, bo... A ja myślałam, że to się, no w sumie logiczne, no bo to za, no, ta zakładała. No, bo to założyła, mm-hmm. No ej, dobra. Te kwiatki musimy tu zmienić, Asia, bo one mi... To nie, i wiesz, że sobie te o tym samym... Paski, że sobie o tym samym pomyślałam, mówię, Boże, te tapety, nie? Te, i już mówię, jakiś tu gładki kolor damy, coś takiego, już też to myślałam, mówię, to w ogóle... Trzeba ogarnąć, bo to jest aż po prostu... Czy łazienka, to tam pół biedy, bo łazienka to tam tak, jest ten, ale tu... Ale tu, ściana, łóżko i podłoga... Tu wykładzina, tak, słuchajcie, jakieś te... No sakra po prostu. Bo to nieważne, ważne jest podsłuchy. Coś się śmieje tam. Może słyszy jakieś ten... No nie powiem, może coś tam słyszy, coś tam, no, czego nie powinna. Rozkaz poszedł z samej góry. Nikt nie może wrócić do laboratorium. Pola otrzymuje materiał dowodowy. Dobra. Super, dawaj jeszcze. I jeszcze. No to dajemy, nie? Niech no ona tak, wszystko. Ma dwa. I Danutkę ząbek tutaj niech. Przyjdzie ten. Pola to też podsłucham. No i damy to. Ej, ale to powinnyśmy już mieć. No nie. Jeszcze trzy. No tak, no to ale mówię, przyjdzie ta Tola, tak, jak zrobi, to tak. Będzie. Będą tak. Te akta. Ty, coś mi tu mrygało, bo ona coś tu, o tu, ćwicz na maszynie do ćwiczeń. A, widzisz, to normalnie. Kliknij maszynę do ćwiczeń i wybierz, maszynę do ćwiczeń to jest ta nowa, że ta. Nie, no. Nie, wybierz opcję, tam nie ma ćwiczenia, tam jest nie chyba ma? Sparing. Nie ma. Mm-mm. Ale coś by im trzeba później ogarnąć, jeśli te ćwiczenia. W laboratorium jest tylko jeden strażnik, ktoś może się tam włamać. Pola otrzymuje materiał dowodowy. Dobra. Ej, a miałam jeszcze to programowanie. Daj niech porobić. Ty, właśnie. Chodź no tutaj. Ćwicz programowanie. No, tak, ale tam jest hakowanie było. Ej, kliknij na to jeszcze. Patrz, zamieść tajne... wróć. Ej, zmień hasło. Ale to pewnie... Co ty robisz? Czemu... Ona chce iść spać. Usiądź tutaj, chodź no tu. Weź tu pozmieniaj hasła, bo ty jesteś paranoja, wiesz, że ktoś jej się wbije, nie? Trzeba tak, hasła pozmieniać. Ale kliknij jeszcze raz, Asia. No, klikam. Nie rób więcej. No. Zapisz tajne akta na forum hakerów, widzisz? Użyj dowodów z bazowania systemu, ale to musimy stworzyć te tajne tak, akta, a to 15 tych dowodów jest nam potrzebne. No. Dobra. Spoko. Ciekawa. I plum, na lampeczkę. Wyłazi do to z tego. Pracuje, do której one do 14 tam pracują? Tak, do 14. No to jeszcze kupę czasu. Tak. Ale trzeba się z nim poświęcić. Ja bym się ten przeszła w ogóle jeszcze raz do tego laboratorium. Mówisz, ale tam... po co to już będziemy miały? Ja bym poszła z nim poćwiczyć teraz jeszcze. No spoko. Żeby jej to zaliczyć, stąd co polecić. No to chodźcie, idziemy do siłowni. No to tu lecimy. Pekuś, w picobello. Czekaj, bo ja nie wiem, czy to teraz tak, słuchajcie. Nie, bo tu jest ćwicz sparring i... No ale ćwicz jest. Ćwiczenia... No to poczekaj, no... Aha, no dobra, ćwicz. Nie no. To ćwicz sobie tu. Ej, ten jest taki ładny. A dobra, już. Bo ten ma taki do bluzeczki ci pasuje i do butów. W pomarańczu też ci ładny. A zobacz, tam idzie, że ten, że zaczęła. Ćwicz na maszynie do ćwiczeń. Kliknij maszynę do ćwiczeń, bo pojętnie jaką maszynę ma do ćwiczeń, nie? Czy bieżnie, czy ten? Chyba widzicie, ten. Bo nie bardzo chcę, żeby one tak umieśnione były później, no, nie? Chamsko. Ej! Już się zaliczyło. Tak szybko? A, i dostała kasę za to. Ale wiesz co, one chyba dużo mniej dostają tej kasy, jak one w domu, nie? Dostają tylko 100 coś, a tak chyba jak tak. Tam przyszła... Ty, no bo one już awans by mogły dostać, już no. Trochę kurde to... Pokaż, no. No ta dostanie awans już chyba. Tak. Lepiej je wysyłać do pracy, Gosia. I poczekać te parę godzin. I one chyba szybciej awans też będą dostawać i więcej kasy. A my potrzebujemy kasy na łóżka i na maszyny do ćwiczeń. Awans! Zobacz, ile kasy. Szeregowe czwartej klasy. Gdzie jesteś? Ej, ma inny chyba kolor bluzki tak. Niż ta miała, nie? Ta miała taki szary. Halo? Ale otwórz oczy, bo ci tu focie chcę zrobić. Pa, paranoja, ktoś nas podsłuchuje, ktoś nas znalazł. A ona musi być w piątej klasy, co nie? Żeby piąty poziom. Ej, ty oczy, no słuchajcie, ściągnął jej się, rzęsy tak, jej tak. Się ściągnęły oczy. Oczy tak, jej się ściągnęły. Dostała.
Gablota na medale, Gosia. A, widzisz, i serce odwagi. Pokaż tą 508... gablotę. Już. Ona chyba będzie w tym, co? Rodziny w wyposażeniu chyba. Mm-hmm. To jest taka, aha, 250. Jest gablota, słuchajcie. No czekajcie, stojąca. To trzeba wstawić. No nie ma tu, tu na razie damy. No. I tu te medale włożymy. Tak. I daj, ja później ich podsłuchuję. A jakie mam? O, jest! A ja to dam od tej, ale dobra, spoko. To wszystkie włóż. No włożę, ale najpierw teraz, o, serducho i teraz... Ej, fajne. A to już nie mogę tego? A, bo to po jednym można. A, bo to można. Chyba po jednym. Ale dobra, spoko, no to... Ej, gablotę nam medale. I możemy teraz... Podziwiaj osiągnięcia i zasługi. Już ją daję, słuchajcie, żeby odsłuchała, bo pole tam walnęły się... Tak, żeby miały te dowody, no. I później możesz ją położyć, a ona może stworzy później te akta, czy co to tam jest, nie? Tak. Dobra, ty... Dobra, bo napadnie zaraz. Dobra, idź. Ile tam brakuje nam tego? Dwóch chyba, tak. To musisz... Dasz radę? Chyba nie dasz rady. Dawaj. Może to zobaczymy. Dawaj. To na szczęście nie jest tak długo, jak było w tym. Jak to... Ja wiem, o co ci chodzi. No, jak z tymi gwiazdami, nie? Tak. Te medialne. Nauka nie jest w stanie wyjaśnić, co widzieliśmy tam na dole. To coś nie tego świata. To coś nie z tego świata. Co widzieliśmy tam na dole, Gosia? Dawaj jeszcze raz. No. Bo to już ma końcówkę to chyba. Czy to będzie od nowa. Ale chyba da radę. Tak. Możesz ją od razu położyć. To, co kazali nam tam robić. Nadal mam koszmary. Gosia, kuźwa, co tu się w Simsach działo? Co tu się działo, ludzie? Dobra, i daj teraz ten materiał. To jest to? Taki USB kluczyk? Ma, 15. Ej, czekaj. A teraz jakbym to przerzuciła? Ej, nie da się? Czekaj, bo chciałam, żeby jej po prostu ta jedna ta zatrybiło. Ale chyba nie da rady. Ja ma, fatz! Zobacz. Ej, ale teraz tylko ta stworzy, nie? No ale dobra, chociaż tyle, że po jednym tym. Także tak. Spoko, wiesz, zatrubiło dziewczyną radę. A gdzie to się tworzy? Na kompie? Stwórz ten? Albo no, czekaj. Nie albo nie, czekaj. Czy tu po prostu? No, stwórz tajne akta. Tak, to zrób. Aha! I one się już zrobiły, te. Aha. I pokaż, co ej, a jak jest? Tej przyszło. To nie, no tak robi. Już chyba nie, bo ona musi brawo! Otwórz zamknięte drzwi w sekretnym laboratorium, a później... No dobra, spróbujemy, ale no dwa razy już nie otworzą. No. Dobra, ej, ale spoko, można to tak obejść. Która to ma? Ty masz te tajne akta. I teraz co my mamy z tymi zrobić, Gosia, z tymi tajnymi aktami, żeby tą kartę zdobyć? A co tam jest? Można użyć do zdobycia karty dostępu do sekretnego laboratorium. Sprawdź sekretne wyposażenie właściciela sklepu z bibelotami lub zapytaj naukowców lub personel wojskowy w mieście. No, to sekretno, co my mieliśmy zablokowane. Tak. Dobra, to kochani. Nie, moi drodzy, tu się pożegnamy. Już się wysikamy, tak jest. To już utuli, moi drodzy, ja następny odcinek. Już wysikaj, już ją wysikaj. Ty ją wysikasz. Ty ją odsadzisz. Nie no, kochani. Do zobaczenia już jutro u Gosi w następnym odcinku, moi drodzy. Pójdziemy otworzyć sekretne drzwi laboratorium. Tak. Tam. Zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.